Z frekwencją podczas sesji Świnoujskiej Rady Miasta bywa różnie i różne też bywają usprawiedliwienia nieobecności radnych. Choroba, wyjazd służbowy, ważna sprawa rodzinna to powtarzające się przyczyny absencji. Przewodniczący Rady nie może ich nie uwzględnić. Tym razem jednak Zbigniew Pomieczyński musi, to po raz pierwszy, rozstrzygnąć kuriozalne wyjaśnienie. 11 kwietnia do Biura Rady Miasta wpłynęło pisemne usprawiedliwienie nieobecności na 13 sesji. W obradach nie brał udziału Stanisław Morzejko, a jego nieobecność była związana, tu cytujemy, z nie dającym się pokonać obrzydzeniem, które odczuwam, patrząc na większość w Radzie Miasta opartą na szantażu i korupcji. Co na to przewodniczący Zbigniew Pomieczyński? To znaczy tak, no usprawiedliwienie to musiałem przyjąć, bo papier, jak to się mówi, wszystko przyjmie, co się napisze. No pan Stanisław Morzejko może tutaj nie popełnił jakiegoś wielkiego przestępstwa, bo napisał po prostu usprawiedliwienie we własnym stylu, który znam nie od dzisiaj. Przykro mi tylko, że po prostu wyraża nawet na piśmie to czasami, co mówi, a jest to naprawdę nieeleganckie, po prostu krytykujące, bo to nawet obrażające koleżanki i kolegów radnych. Fakt, że nie napisał tu nikogo jakby z nazwiska, tylko o grupie radnych. Regulamin mówi, że radny ma obowiązek się usprawiedliwić i jeżeli usprawiedliwienie jest takie złożone, no to powinno się usprawiedliwić. Tylko że akurat w tym przypadku, no nie chciałbym tu nawet przetaczać, bo to nie ma się czym chwalić, że Stanisław Morzejko no, przekroczył jakby pewną granicę przyzwoitości. Zatem czy będzie usprawiedliwiony, czy nie? No powiem szczerze, że rozmawiałem z prawnikami na ten temat i prawnicy uważają, że to nie jest merytoryczne, że to nie jest żadne usprawiedliwienie, że to jest to po prostu stek obraźliwych czy parę, czy kilka słów. Tym razem jeszcze jakby jako przewodniczący przymknę oko, ale pana Stanisława poproszę, żeby na przyszłość po prostu no, takich nieeleganckich numerów nie wyczyniał.